Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj odcinek remontowy tych drzwi, które znajdują się za mną. Czekały na renowację bardzo długo, są to drzwi metalowe, ognioodporne, dymoodporne do kotłowni i generalnie bardzo długo zastanawiam się, co z nimi zrobić, żeby wyglądały lepiej, bo aktualnie straszą wiatrołapie, a my tutaj też nie mamy lustra, więc stwierdziłam, że może w ten sposób je wykorzystam. Co z tego wyjdzie? No to zaraz się okaże. Zapraszam na odcinek. Mam nadzieję, że Was zainspiruje i że wyjdzie dobrze. Generalnie drzwi są w dobrym stanie, z tym, że podczas montażu one mają mnóstwo takich właśnie paciek od pianki. Myliśmy to, właściwie próbowaliśmy to umyć absolutnie wszystkim. Sprejami do naklejek, sprejami do pianki, acetonem, benzyną, rozpuszczalnikiem. Wszystkim tym, co sobie możecie wyobrazić, to lądowało na tych drzwiach i nic się z tym nie stało, absolutnie nie puściło. I to jest po prostu w kilku miejscach tych drzwi. Tutaj jest jakaś ogromniasta naklejka, której też nie da się ściągnąć absolutnie niczym. To ją zamaluję. I jako tako drzwi wszystko super, my jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, ale wygląd pozostawia wiele do życzenia. I gdyby to były drzwi w jakimś tam schowku, które nie są pierwszym elementem po wejściu do domu, to nie byłoby problemu, ale one są pierwszym elementem, który widzi się, gdy otwiera się drzwi. Nawet na niej światło świeci. Także dzisiaj musimy coś z tym zrobić, bo mam dość. Mam tego dość. Mam ich dość. Po prostu. Drzwi oklejone zawsze robi to mój mąż, tym razem robiłam ja i mnie pochwalił, więc chyba jest dobrze. Im lepiej obkleimy, tym lepiej się będzie malowało, bo wiecie, nie zjedzie nam, nie upieprzymy sobie czegoś i tak dalej. Ta taśma jest taka słaba, więc maluję szybko, zaczynam od rogów, już się nie zastanawiam. Poszło. Jak już nakleiłam się, upociłam, żeby nakleić tą taśmę, to już lecimy z tym dalej. Krzyś przygotował mi kubetę, także nalewam farbę. Już Wam pokazuję, jaką mam. Farbę, którą kupiliśmy, to farba do metalu w kolorze czarnym i to jest Good Home. Tą samą farbą malowaliśmy biuro i byliśmy zadowoleni. Oczywiście nie do metalu, tylko po prostu do ścian. Mam nadzieję, że i tym razem się sprawdzi. Idę po rękawiczki, bo chciałabym uniknąć upać ranych paluchów. Zastanawiałam się, czy by zostawiać miejsce na lustra, które tutaj będą naklejane. Natomiast stwierdziłam, że to chyba po prostu nie ma sensu. Jak farba dobrze doschnie, to i klej na lustrach z tą farbą raczej nie odpadnie. Jest przeokropnie czarna. Bardzo dobrze. Taką chciałaś. Taką chciałam. Pierwsze za to. Oj, powiem Ci, że śmierdzi. No jak to farby do metalu, one zazwyczaj śmierdzą. Ja to jak robię coś, to ja muszę szybko, ale chciałam mieć nagrany ten pierwszy. Pierwszy, nie ma odwrotu, nie ma odwrotu. Spoko, będzie to dobrze wyglądać. No nie wiem, już mi się podoba. Poczekaj, wyleję to wszystko na siebie. No, już na ścianę, może sobie to połóż, co? Tamta się odkleja taśma z boku. Dobra, na razie maluj drzwi, ale w ogóle to trzeba je otworzyć, kochanie, żeby je pomalować. Ja wiem, no chciałam sobie... No mogę sobie stąd iść. W kamerze wygląda dużo lepiej. No i o to nam chodzi, nie? Dom na pokaz. No tutaj to będą potrzebne z 4 warstwy. Na pewno trzeba 2 warstwy, no bo to wałek będzie widać, no nie? Te smugi. Ale pięknie ci idzie. Na duszacie? Ty mieli czarne drzwi. No. To już to niemożliwe. Jest najdziwniejsze, co tutaj robisz. Jest cała biała, tu jest wszystko na biało i czarny drzwi. No to też jest czarne. I ramki są czarne. Już pasuje. Czarne jak ma dusza. Ciekawe, czy się pokryje ten badzielion. Tak, jestem dość ciekawa. Bo zaczęłaś od tej ładnej strony. Tak. Ale jestem ciekaw, czy te badzielia się pokryją. O tych mówimy, nie wiem, czy to pokazywać, ale o tych. Tak. No to wiesz, pierwsza warstwa, później będzie lepiej. Już będzie druga, to już będzie fajnie pewnie pokrywać, no nie? Będzie chwytać też siebie wzajemnie, nie? Tak, już nie będzie się ściągać, bo aktualnie jest taki efekt, że jak się maluje wałkiem i troszeczkę się ten wałek gdzieś tam zatrzyma, ślizgnie, to ściąga tą farbę, no nie? Tak. Zresztą sama wybierz, tu ci daję 3 pędzle.
zdecydujesz sama. Twój projekt, ja tu tylko jestem statywem gadającym. Kochanie, malują wszystko. Nie wiem, drewniane fronty mebli, płytki, to są tylko drzwi, które w większości to zaklejone lustro. Lany boskie. A malowałaś, myłaś je jakby otwarte czy zamknięte? Otwarte. Jak kogo ty nie masz? Za moją żonę. Śliczną tutaj, widzicie jaką śliczną. O, tutaj mamy moment, kiedy jest ten badziew. No i żeby posprzątać badziew, pomalowaliśmy całe drzwi na czarno. Ciekawe, co powie Mikołaj. Ciekawe, czy zauważy. No, jak nie zauważy? Pierwsze, co to dotknie. No właśnie. Dobrze, że jedziemy jeszcze, bo zdążą wyschnąć. Pięknie. Tak to wygląda zbyt. A co, z daleka lepiej? Z daleka wygląda super. Z daleka wygląda, jakby był efekt już finalny. Zwłaszcza jak jestem w tym, w kuchni. A czym bliżej, tym... Dobra, zobaczmy, jak to będzie. To jest twardy ten pędzel. Może chlapać. A to tu sobie jeszcze tak. To sobie możesz zrobić tym, tak. Tylko już później nie zamkniesz tych drzwi, no nie? Bo się wszystko przyklei do tej. Co mam robić? No nic, no może... Ja to tak bym na spontanie, ja bym najpierw to pomalowała, jak kózka hasała. No, jak jesteś dumna z siebie? No, wygląda to super. To są... No jakby dwie warstwy, tym jednym tu nalałam, więc farba jest wydajna, więc spokojnie pomalujemy całe drzwi, wiesz, cztery warstwy, bo teraz to musi dobrze wyschnąć, a z racji, że w kotłowni jest ciepło, to tak fajnie leci, bo ona szybko zastyga. Zostawimy otwarte drzwi i jak przyjedziemy, to pomaluję warstwę kolejną i też dam jej 100% wyschnąć. Ale super krycie ma ta farba. No to git, powiem ci, że teraz to wygląda super. Nie trzeba się cofać. O tak. Teraz jest sztos. No i wygląda to dobrze z tymi czarnymi drzwiami, powiem ci. Nie wygląda to źle. Wygląda to pasuje dobrze. To tutaj do tego wszystkiego. O wiele lepiej wygląda niż wyglądało, tak. A jeszcze nie ma lustra, nie? Tak. Do tych ram, do tego elementu tutaj. Więc dalej będziemy oscylować w tym czarnym i brązie i to też przemaluję. Co? To jest środek tego. No co ty? Mhm. Bo to mi tutaj nie pasuje, a wtedy będę klapkę też pierdolę. No nie, no to musi zostać, tego nie będę malować, no głupia nie jestem. Dobrze, wygląda to super. Nie możemy jeszcze zamknąć drzwi, bo by się dotknęło do uszczelek, więc tak, tak będzie otwarte. Tak, to zostawiamy. Ale pomalowałaś to pięknie. Też jestem zadowolona. Naprawdę to ładnie to wyszło. I fajnie, jak to schnie, to wygląda to jeszcze lepiej. Tak, bo będzie jedna tafla. To ma predyspozycję do tego, że jak teraz będę jechała, to będę jechała równiutko, że to będzie taka jedna tafla i zero odcięć wałka. Bo to się było za pierwszym razem, że to tak wyglądało, jakby się nie dało tego wyprowadzić. Ale to ta farba, bo to jest ta sama farba, którą malowaliśmy na szaro biuro. I ona zrobiła to samo, że zrobiła się taką piękną taflą. Tak. Bo czasami farby musi się strasznie się napocić, żeby nie było widać śladu wałka i trzeba delikatnie jechać od samej góry do samego dołu i tak dalej. A ta farba pięknie zastyga i się scala. Jakby jedna warstwa z drugą warstwą, jeden wałek z drugim wałkiem i nie widać tego, gdzie jest łączenie. No i też nie frustruje tak bardzo, nie? Lecimy po Mikołaja. Tak, przebiorę się. Okej, farba wyschnęła. Wygląda to tak. Powiem wam, że jak po pierwszej warstwie to naprawdę dobrze to się prezentuje. I teraz maluję drugi raz. Oczywiście ta taśma to jest po prostu jakiś bubel totalny. Trzyma się tylko i wyłącznie na tych. Ale potem teraz tak stwierdziłam, że w sumie jakbym pomalowała jeszcze to na czarno, to też by wyglądało dobrze. Więc jak coś mi nie pyknie, to wnętrze tej ściany też pomaluję na czarno i będę miała to w nosie. Będzie to wyglądało jak dno szafy. No. Także zabieram się za drugą warstwę malowania, ponieważ jutro chcemy, żeby to doschło i chcę naklejać lustra. Zrobiłam najgłupszą rzecz, żeby Alina się nie bała wejść do domu.
zamknęłam drzwi do kotłowni, które wczoraj malowałam i nie da się ich otworzyć, słuchajcie. Krzyś musi je wyważyć. Cała robota. Naprawdę? Oho, no nawet Mikołaj uważa, że to jest zły pomysł, że to był zły pomysł. Tak, to jest zły pomysł. Spróbujmy. Dobra, otwarłam, w ogóle nie ma żadnego problemu, zostawię je otwarte. Nic nie mówię, ale bój może to panikasz, nie? Słuchajcie, jak w kamerze to jeszcze nie wygląda źle, to jak zobaczycie z bliska, no to nie podoba mi się to. Pokażę Wam jeszcze lustra, które tutaj już mam przygotowane. Lustra, kupiłam je po prostu w IKEA i mam dwie wielkości, może tak pokażę, bo odbija się światło. Dwie wielkości, te będą na środku i te będą po bokach. Taki jest zamysł. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Ja to tak teraz patrzę na te drzwi, jak one są zasmużone i jak to muszę poprawić. Ja sobie zawsze coś wymyślę. Także dzisiaj chcemy jeszcze pomalować te drzwi i może zacząć to klejeć, chociaż nie wiem, czy mi to wyschnie ta farba, żebym ja już mogła, no taka jest klejąca trochę. I chyba dzisiaj tego nie nakleimy. Natomiast chciałam Wam pokazać, że takie lustra są w IKEA. One są też w różnych innych kształtach, ale stwierdziłam, że sobie wezmę tych. Wzięłam ich trochę na zapas, więc mam nadzieję, że uda mi się je zwrócić później. Wezmę sobie ten większy, grubszy wałek. On jest taki mięciusi. W tej stronie, nie pamiętam z której strony. No, tak to wygląda tu. Teraz idę po resztę tych rzeczy. Malujemy już 10 dni. On muszę znaleźć, bo on całą tą farbę wchłonął. No nie dobrze. Właśnie, tak to ja mało co tu widzę. No, lepiej. Tak, bo jest jednolity ten, wiesz. Nie trzeba tak dociskać. Jest super. A tam kotłownia, no wiadomo, że brudno. Tam brudno, tu czarno, tu pokrywka, tu zamknięta. Przepraszam, to jest silniejsze ode mnie. Mam wrażenie, że jestem jedyną osobą na internetach, która nie zrobiła tej rolki. No i super, przyniosę Ci tu do lampy. No, będę widziała, wiesz. Tak, ślady. Musieliśmy mieć profesjonalny sprzęt, żeby było dokładnie widać ale wszystko. No, pięknie, teraz tak. Widzę, że jest dobrze. Może mi się zachce stąd strzelać? A może ktoś tutaj się położy na wycieraczce i zobaczy, że tam jest niedomalowany? No właśnie. Alida na przykład. Co ty gadasz? Nie masz, nie masz tyle taśmy. Mam. Już nie mam. Serio? Tak. Rany boskie. A skąd wiesz, jak do tego się chwyci ta farba? Co? To do metal. A umyłaś to? Jeszcze nie. Chciałam zobaczyć, czy mi wejdzie tutaj pod co to. Teraz to umyję. Boję się. Ujęcie takie to długie. Dobra, to może najpierw to umyję, bo jeszcze mi to podejdzie. Malujemy! Malujemy! Realizujemy ten pomysł. Przecież się sobie spocił. Żono, żono, żono. Mężu. Do tamtego pomysłu byłem przygotowywany miesiącami. Do tego ani chwili. Czuję się z tymi źle. Boję się, że będzie to bardziej. A może będzie pięknie? No przecież patrz, jakie to jest brzydkie, upultane całe. Nie da się tego umyć, ta stal jest do dupy. Gorzej nie będzie. Zakleiliśmy, jakbyśmy byli wampirami. Światło! Aha! To teraz wyjdź, przyjdziesz na gotowe. Lubię tak. Jeszcze muszę umyć tam w jednym miejscu, ale to schodzi fajnie z drzwi. Czy tam z szyby? Nie, nie, tak, stąd wiem, że fajnie schodzi. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Strasznie szumi. No bo sprząta.
Patrz, jak wyglądały luksusowo te czarne klamki. Nie wyglądały. Wyglądałyby. Nie, bo idą się łuszczyć, kochanie, to nie jest takie malowanie. Ja sobie wymierzę i kupię te. Bo wymieniasz mi, jak kupię? Tylko te w lodówce, z resztą sobie poradzę. Wiesz, że to będzie pieniędzy, żeby kupić wszystkie klamki tutaj? No to mówię ci, że je pomaluję. Przecież one są dobre. I nic nie ma. Brzydkie, dlatego chciałam je przemalować. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 długich. 50 zł co najmniej. No to na to mu zamówię. No mówię, że pomaluję. Przecież chciałam pomalować. Bo mam farbę. Co, wyleję ją? To ci dam. No. I sobie pomalujesz. I zobaczysz. Nie chciałam wymieniać kupować nowych, tylko mnie do tego zmuszasz. Jak zobaczysz zaraz, co ja z drzwiami odpitoliłam, to po prostu zmienisz zdanie na temat moich remontów. Najlepsze, że ja nie jestem stworzona do robienia w rękawiczkach czegokolwiek. Patrzcie, jak ja wyglądam. Proszę bardzo, rękawiczki miałam, nie? Widziałeś to? Bez jaj. Dobra, możesz zobaczyć. Na górze jest do mycia, tym się nie przejmuj. Patrz na ogólny zarys, zamknij oczy. Wyłącz. Wyglądają drzwi lepiej. Tak nam się podobały niektóre w sklepie. Tak, właśnie zawsze wybieraliśmy z tym czarnym, nie? Trochę się ogarnęłam i słuchajcie, przychodzę do was z tematem tego lustra, ponieważ trochę nam się to rozjechało w czasie, a w międzyczasie ja jeszcze sobie wymyśliłam, że sprawę sobie skomplikuję, bo przecież nie może być wyjściowo, tylko muszę trochę pozmieniać. Otóż zależało mi na tym, aby lustro wyglądało jakby tak miało być, to znaczy, żeby było zakończone, żeby nie było takie dzikie. I wpadłam na pomysł, że pojadę sobie do szklarza i te lustra z IKEA dam mu do przecięcia. I tym sposobem uzyskam coś takie. Oto projekt tego lustra. Na początku miały być tylko i wyłącznie takie elementy i one miały być do samej góry i do samego dołu. Bo w IKEA nie było takich kwadratów, żeby mi tutaj pasowały i były w dobrej cenie i tak dalej. Więc wpadłam na to, że ten element prostokątny pojadę do szklarza i przetnę na dwa takie kwadraty. Dzięki temu ten obrócę sobie o 90 stopni, bo on ma ten sam wymiar co te większe kwadraty. I tak sobie zakończę, dzięki czemu będę miała lustro takie jak powinno być i jak bardzo chciałam, żeby wyglądało. Więc jestem bardzo ciekawa, czy uda nam się to załatwić. Byliśmy kiedyś, gdy mieliśmy jeszcze golfa u szklarza w Żywcu i on nam docinał lusterko, które nam ktoś ukradł. Słuchajcie, ukradli nam tylko i wyłącznie tą szybkę, sam ten element szklany i on nam właśnie docinał to lustro w takim nieregularnym kształcie, więc wydaje mi się, że z tym sobie też poradzi, tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie to było. Wycięte. Przecięte. Błysk. Mam nadzieję, że jest dobrze. Ja też. Myślałem, że będzie przymierzał lustrem, ale nie przymierzał sobie sam. Mam nadzieję, że na pewno mają 20. No, ja też. Bo to nie jest pewne. No, zobaczymy, jak dojedziemy do domu. Ale super, no bo kupienie nowego lustra by mnie kosztowało, słuchajcie, patrzyliśmy 30 zł za taki mały kawałek, a wycięcie tych czterech kosztowało mnie piątkę, a same lustra były taniutkie, bo one tam kosztują grosze, nie? Te lustra właśnie. Więc super. Dobrze, nadszedł czas na klejenie lustra. Krzyś przyszedł z pomocą, ze swoim sprzętem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Musi się to dobrze chwycić, bo od tego będziemy opierać kolejne lustra do góry. Także... Dobrze, zaczynamy klejenie. Te lustra są bardzo delikatne i trzeba z nimi uważać. To już wydaje mi się, że spoko. Najlepsze jest to, że słyszałam reklamy jakiegoś innego kleju, takiego mocnego jak mamut. I jak się reklamują, mamuty już dawno wyginęły. To jest dla 8 isi. Troszkę, akurat jest tylko klamki. Tak. I to jest 15. Jeden, nie mogę tego podnieść już wyżej, bo nie mam. Jest naczyń. Dobrze. Git, tak możemy kleić. A miało być ile? 15,7. Dobra, to nie będzie tego widać. Na pewno na dół? Widać bardzo to cięcie tutaj, no nie? No, ale na dole chyba będzie mniej niż na górze. A tak, nie będzie widać. Myślisz? No, boś musiała patrzeć od dołu. Okej, okay, no to daj tak od góry. Dzieje się! Nie ma odwrotu! Nie ma odwrotu! Trzyma się? Trzyma się tylko. Te drzwi też są miękkie. No tak.
Czas na efekt po, tak to się prezentuje. Nagrywam to kilka tygodni po tym, jak skończyliśmy te drzwi, więc są używane, są funkcjonalne i powiem Wam, że to był rewelacyjny pomysł. Wygląda to przepięknie, wiatrołap zrobił się jakby większy, te drzwi przestały szpecić i są naprawdę niesamowicie funkcjonalne. Także jedyną rzeczą, na którą zwracam Wam uwagę, gdy będziecie coś takiego robić, to zmierzyć wszystkich domowników, czy te linie nie wychodzą mniej więcej im na twarzy, bo mi pasuje idealnie, ale Krzyś jest wyższy i ma gdzieś tam łączenie. Natomiast niemniej jestem niesamowicie zadowolona z tego projektu, zarówno z tych drzwi, które w sumie Wam pokazuję, bo tutaj też zmieniło się bardzo dużo, niby tylko pomalowanie takiego małego elementu, a drzwi nabrały nowego życia, tak i te drzwi tutaj do kotłowni w końcu są elementem, który fajnie tutaj pasuje, a nie cały czas nas denerwuje. Także tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy, przed nami ta część wiatrołapu, ale to w kolejnych odcinkach, dlatego warto zasubskrybować i do zobaczenia już niebawem. Bye! Pa, 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 pa.